Dzień zaczyna się od służb. I to jest chyba ta służba wodna, regionalna. No, nie wiem jak się to tu nazywa, nie przeczytałem dokładnie z samochodu. Tam można zobaczyć. I to są ludzie z tych wodociągów tam na dole. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem czy to widać. Widać tam samochód z numerem 9. Odjeżdżają. Skończyło się na sprawdzeniu paszportów. Przeprosili, bardzo nas przepraszali za to, że w ogóle nas tutaj obudzili rano i tak dalej, ale mówią, że musieli, bo na dole to miejsce, ten punkt czerpania wody, to jest zaopatrzenie wody całej Czarnogóry. Oni tak nam powiedzieli, mówili, że muszą nas sprawdzić, bo to jest safety zone, strefa bezpieczeństwa tutaj od tej oczyszczalni. No i nie mieliśmy za bardzo wyjścia. Trzeba było im te dokumenty pokazać. Tak się też zastanawialiśmy. A co jeżeli oni po prostu nam zdjęcia paszportów porobili, żeby mieć dane? No bo przecież to jest tylko regionalna gospodarka wodna, czy jak to tam u nich było napisane? Wodowód. Na 100% było napisane. Wodowód. Nie wiadomo, nie? Takie dziwne. U nas to wiesz, kto cię może wylegitymować i tak dalej. A tutaj? Może się obudzimy z kredytami w Czarnogórze. W razie czego Adam im zrobił zdjęcie samochodu. Nie wiem, czy to w czymś pomoże, ale jest taka szansa. No i się stąd ewakuujemy, tylko no właśnie, gdzie? Co robić? Gdzie jechać? Jak żyć? Dzień dobry. Dzień dobry. Biuro polowe tutaj zostało wyciągnięte. I montaż? Dobrze widzę? Nie. Próba stworzenia ikony. A no właśnie, na montaż trochę by było za późno. Ale będzie miniatura. Dzień dobry. Dzień dobry. Plany na dzisiaj się już ustabilizowały. Ja jadę zrobić pranie i dalej nie wiem. A Adam jedzie nad morze, na plażę w tym czasie, jak ja będę robił pranie. Zobaczyć, czy się coś zmieniło. No to my prawdopodobnie w tą drugą stronę. Nie w stronę morza? No nie, no już raczej nie. Z tym klekotem. Ale ten klekot od zawsze był tu pod maską. Klekot był, ale nie stukał. No to coś zaraz pomyślimy. Co robić? Plan na dzień ułożony. Ja jadę do Podgoricy. 20 minut drogi stąd. Wczoraj już tam obczaiłem sobie pralnię, bo mam na sobie ostatni komplet ubrań. Także tam jadę sobie zrobić pranie. I Adam w tym czasie jedzie nad morze. Adam w tym czasie jedzie nad morze, zobaczyć jak wyglądają plaże po tym sztormie i co tam w ogóle dalej robić na tych plażach. No a Majowanie, Andrzej, Patrycja i Duiniak jadą do domu, bo jesteśmy już na wysokości Podgoricy, z tym silnikiem nie jest za dobrze, no i trzeba wracać w kierunku domu. No właśnie, bo to ostatnie chwile. Dziękuję. Trzymajcie. Za pokazanie burka lokalnego. Coś sprawy. Innego niż pizza. To co Kubuś, wracasz i budujesz busa? Wracam i buduję, standardowo. Nie no, jeszcze najpierw, nie BMK, najpierw trochę garażu i trzeba BMK skończyć. A nie, potem, nie, nie, potem busa. Potem busa. Kuba, no bus. No busa też będzie. No dobra, to już powiem u siebie co jest do sprzedaży, jakie części, to będę podsyłał do siebie, żebyś to mógł rozsprzedać, nie? No a co ci to? No, kabinę już ostatnio sprzedałem na Campermeisterach prawie. Tak? Może już odebrali od ciebie, nie wiesz o tym nawet. No nie wiem. Nie no, dobrze będzie, zrobimy busa. Na tym rok jest planu łóżko i łazienka chociaż. A potem się zobaczy. Na rok? Ale ładny widok po drodze. Przesiadłem się znowu na GoPro. Te mikrofony w telefonie nie dają sobie rady. Prawdopodobnie przez to, że się utopiły w oleju w garażu. Ale ładnie. Tam jest Podgorica i tam jadę. 15 km mam w tamtą stronę. Jakieś 20 minut, bo tutaj jeździ się bardzo ciasnymi, małymi dróżkami. No i jak to już przy Albanii bywa, pełno śmieci. Akurat jadę tutaj przez takie mniejsze miejscowości, przez wioski. Bardzo fajnie można pooglądać, jak oni tutaj żyją, jak mieszkają, jakie mają domy. Różne ciekawostki można znaleźć. W sensie ciekawostki, no po prostu poczuć to, jak wygląda to życie poza wybrzeżem. Golfik sobie stoi. A tak to niektóre budynki wyglądają na opuszczone.
Bardzo dużo jest tu takich budynków, które wyglądają na opuszczone. Czyż są rzeczywiście? Nie wiem. No tutaj to widać, że jest ładne, zadbane, że ktoś tutaj funkcjonuje. I kolejny golfik. Miłość do golfu w Czarnogórze kwitnie. Ostatnie przygotowania rzeczy do prania. Mam nadzieję, że takie coś wejdzie w jedną pralkę, a jak nie, no to się ustawi priorytety ubrań do prania, bo dwóch nie będę kupował. 16 euro to już trochę drogo jak za pranie. Dobra, te spodnie były po jednym grillu, ale niech są w razie czego. I te spodenki chyba też były łażone. Cała reszta nie, czyli w sumie dwie bluzy. Pralnia za mną jest pralnią samoobsługową, ale jest tam pani, która się tym wszystkim zajmuje. Dlatego nie nagrywałem, jak wkładam pranie. Zresztą nie ma w tym nic też ciekawego. Po prostu wrzuciłem do pralki i się kręci. 33 minuty się będzie teraz prało. A ja co? W tym czasie skoczę do sklepu sobie. Tak będzie chyba najlepiej. Wiecie co? Nie byłem w tym sklepie. Tutaj jest tak ruchliwa okolica i tyle się dzieje, że jakoś bałem się tu zostawić busa. Dlatego nic z tego nie wyszło, z tego mojego sklepu. Adam do mnie dzwoni i co? Pogadam i dam wam znać, co wyszło. Pomimo tych fal, tego sztormu, który był ostatnio u Odyna, to niestety nadal na plaży pustki. Adam podjął decyzję, że jedzie na sam koniec, na tą wielką 13-kilometrową plażę, zobaczyć, jak tam jest. I ja już tam do niego dojadę, na tamtą plażę. Dlatego no zobaczymy co. Tam podejmiemy decyzję, czy jedziemy na Albanię, czy jedziemy w kierunku domu, kupić pianę, poprawić te miejscówy i powoli kierować się do Polski. Chciałem wam opowiedzieć o tym, że to pranie tutaj łącznie kosztowało mnie 11 euro. I ktoś mnie zastawił. I tu nikogo nie ma. Tu w ogóle drugi mnie zastawił. No i co teraz? Jak ja mam stąd wyjechać? Pewnie poszli gdzieś do barbera, który tam jest obok, jest u niego gigantyczny tłok. Nie będę czasu marnował. Idę do piekarni. Poszukam lokalnej pekary. Jest tu osiedle, gdzieś musi być piekarnia. Jedna jest tam, w galerii. I idę do tej galerii, kupię sobie coś do jedzenia. No nie będę marnował czasu. Piekarnia jest, tylko trzeba by pomyśleć wcześniej, żeby wziąć pieniądze. Tutaj kart nie obsługują. Niedobrze. Podjadę tu drugi raz autem. No poważnie? Ja rozumiem na chwilę zostawić, ale godzinę prawie? Boże jedynie. Dobra, biorę kasę i idę jeszcze raz. Na zdrowie mi to wyjdzie, jak połażę sobie trochę w to i z powrotem. No nie będę się tu darł, czyje to auto, bo też nie będę robił tutaj awantury w nie swoim kraju. Lecz awantury, no mógłbym szukać, ale tutaj jest restauracja, barbery, pełne ludzi. No weź to teraz znajdź właściciela tego Mercedesa. Jak już wrócę i nadal będzie stał, no to wtedy trzeba będzie podziałać. Co mnie dziwi, to jest to takie dosyć nowe osiedle. I nie ma tutaj żadnej piekarni, przynajmniej Google nie wyszukuje nigdzie. Ja się przeszedłem dookoła, też nie widzę. Za to naliczyłem już 4 kasyna w tym osiedlu. W jednym małym osiedlu 4 kasyna, piekarni nie ma. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale chyba tutaj ludzie lubią hazard. I zdecydowanie nie ogarniają, co ja robię, bo się patrzą jak na debile, jak mnie ktoś mija mówiącego do kamery. Lewo, prawo. No nie widać piekarni. Idę do tamtej, gdzie byłem wcześniej. Pół kilometra mam. Piąte kasyno. Cezar Automat Club. Żeby nie być gołosłownym. Kasyno. Przechodzimy obok. Jakiś sklepik z... Tutaj Tobacco Shop i... Kolejne kasyno. Dosłownie trzy sklepy dalej. Tutaj kasyno Club Grand. To już co innego niż tamten Cezar. Piekarni? Nie ma. No i kolejna rzecz. Trzypasmowa droga w jedną stronę. Zero świateł i nie ma absolutnie żadnego problemu z przejściem. Szybciej przeszedłem tutaj, niż jakbym miał czekać na zmianę światła. Mili są tutaj ludzie, zatrzymują się na drodze, pomimo tego, że kultury na drodze tutaj za bardzo nie ma. No proszę, Adam mi wysłał. Obrączkę trafił. Fajnie. Piekarnia za mną. Zakończona misja sukcesem. Czemu się cieszę z obrączki Adama? Bo to znaczy, że sztormy coś tam na plaży podziałały. No powiem tak, ja bym zrozumiał na pół godziny, na 10 minut. Ale dwie?
No nic, no nic mi nie pozostaje innego jak szukać właściciela albo siąść i trąbić. Odjechał. Barber. W pracy był. Dlatego siedzi tu. Zostałby do oporu. Witam ponownie. Dzień dobry, zapraszam. To masz od razu... O, proszę. Fabia, ja już wiedziałem, to, gdzie... To jest gram, to nawet chyba gram nie będzie. To jest tak małe, że nie wiem, nie? No to właśnie fajna. Takie jeszcze nigdy nie miałem, na przykład malutkiej. O, do jest małego palca. Tych. Ale faktycznie, jaki mikrus. No ale gold to gold. Liczy się. Odpalisz się, odpali się. To ile obstawiasz? No 1 gram. 1 gram. 1,12. Jak kolczyk? Jak kolczyk, no. Jeszcze tu jest jakiś srebrny kolczyk chyba. Jaki świeżty, no. Był tam mikros. Ten facet, łaził dość długo. Nie pytałeś go, co synem. Tam? Nie. Jakiś taki dziwny z twarzy był, mówię, po co mam go wkurzać. Przelazłem koło niego 2 razy, tak się zatrzymałem, popatrzałem, nawet nie odwrócił twarzy, mówię, a ikse kop, nie? Kroimy burka. Jednego już owaliłem po drodze, a tego sobie przekroimy na pół. Dobre to jest, bardzo dobre. Z mięsem jak jest, to jest w porządku. Ty patrzysz, gdzie więcej mięsa? Nie, patrzę, czy tu mięso w ogóle jest. Jedziemy do viewpointa. 15 minut drogi. I właściwie to jesteśmy już na samym końcu Czarnogóry. Zastanowimy się, co dalej. Na pewno wielka plaża będzie przez nas zrobiona i... No może jeszcze coś po drodze. Ładnie tutaj. O, jabłuszko wleciało. Też mam jeszcze jedno. Też sobie zaraz przyniosę i usiądę. No bardzo ładne miejsce. I tam są te dwie plaże. Cyk, cyk, cyk. A potem już za tym winklem jest ta długa 13-kilometrowa. Decyzja została podjęta. Ostatni dzień w Czarnogórze. Jutro wjeżdżamy do Albanii. Miejsca parkingowego lepszego sobie nie można wymarzyć. Bliżej już się nie da. Swaj zapalniczkę. Swaj zapalniczkę na oken. Na oko. Ale fajnie jest wypłukane, nie? Są te kamienie. Wejdziemy. Master się dorobił wieżyczki. No. Jeszcze panel byś umył, jakbyś miał szczotkę. A czyściutkie są. Czyściutkie? Czyściutkie. Nic, ani jednej smugi nie ma. O, myślę, że to zakurzone tutaj w tym, w takim klimacie. No ale wejście jest na równi. A no tak, w sumie rację. I to lało tak konkretnie. Obrałem taktykę. Tutaj widać, dokąd wyrzucało wczoraj morze fale. No nie był to jakiś ogromny sztorm, żeby aż po sam koniec to wywalało, tak to wygląda po kamieniach, dotąd i idę idealnie tą linią. Efekt jest już pierwszy. Monetka na samym wierzchu. Jugosławia, stara moneta. Dziura, dziura, dziura i dziura. Ja mam wrażenie, że tutaj każda plaża jest robiona na bieżąco. No przecież to musiało być kopane dzisiaj, a dzisiaj Adam już spotkał 3 detektorystów na 3 innych plażach, albo 2 na 2 innych plażach. Masakra. Tu jest dużo detektorystów w takim razie. Plus taki, że widać, gdzie chodził, bo ciągnął za sobą sito i widać, jakie szlaczki robił i przy tych szlaczkach co jakiś czas jest kopnięta dziura. No postaram się chodzić tam, gdzie tych szlaczków nie ma. Ale chamsko to ktoś przerył, co? Przed nami. No. Dzisiaj. To takie doły konkretne pokopane. Jedziemy chyba dalej, nie? On tu grasuje gdzieś w okolicy. Pod sklepem tutaj konkretne klasyki stoją. Przyjechaliśmy do większego hipermarketu w ostatnim takim, no, średniej wielkości miasteczku w Chorwacji. Tutaj niemiecki kamper, ale szybę ma, widzisz, oryginalną. Ma małe okienko i nie jest wklęsłe tak jak u nas, tylko jest na płasko. Też to dobrze wygląda. To jest L2. No ja bym chciał tego małego. Rozmiar krótszy niż mój. Fajne, no to słuchaj, budujemy drugiego. U mnie termin jest, wiesz, bardzo szybki. Właśnie, zawsze zapominam, szampon mi się kończy. Jak wybieram szampon? Losowo, ten był pod ręką. Idę najpierw popatrzeć, bo takie było pytanie. Tam ktoś w ogóle te redóweczko sobie lata po plaży. Fajnie tu. Zimno. Zupełnie inny klimat. Ej, faktycznie, jak zimno. Tutaj wieje. Tu jest bardzo zimny wiatr. No wywiane jest konkretnie. Nie wiadomo, czy to po tym sztormie, czy tak po prostu było. Ale faktycznie, tej plaży tutaj są kilometry, zimno, naprawdę, tutaj aż tak ciągnie. Nie trzeba dać. No. Ale to mi się ewidentnie z Włochami kojarzy. No taki... Z tą wschodnią część.
taki klimat. W dół. Żeby jeszcze było tak wydmuchane jak w tych Włoszech, no. W tym jednym miejscu, to już w ogóle będzie super. Idziemy no tak, się przejść. O, ale widzisz, zawleczka na wierzchu. Tu chyba sobie Manticora wezmę. Duża cewka, większy obszar przemiatania. Jeszcze się zastanowię. No tu ewidentnie widać, gdzie są jakieś rzeczy i wtedy wszystko jest na wierzchu. Muszelki, wkręty metalowe, jakieś korki. A tutaj jest chyba naniesione i wtedy tu nie ma nic. Trzeba przechodzić takie miejsca sprawdzić. Czyli biorę Deusa. Postanowienie. Bo tu będzie świetlik. Co ci tam piszczy w uszach? No na euro jakby. Jakby eurówka, ale... Ale... Jest eurówka za rzeka stara. I bardzo dobrze, za samym początku. Idealnie w tych, wiesz, trzeba te wysepki robić, takie bez piachu. Bo ja w piachu w ogóle zero sygnał, ale jak jest taki wybiany... A ile jesteś na plaży? Pierwszy sygnał, ale już ma wnioski. Żelazny. Żelazne centy na oko, no. Żelazne. Z kompletnie miękkiego piachu. Euro? Nie, 50 centów. 50 centów tutaj, z takiej górki, gdzie myślałem, że nic nie wyjdzie. No równiutkie. Kopaj, kopaj. No podejmuj, jak to się kiedyś mówiło z saperzem częściej. O-o. Skaszeniło się. O-o. Nie, będzie? Będzie, czy... Będzie, jest. Jest, 2 euro. Ty kurde, ta plaża może być dobra. No. To poleżało tutaj, nie? No, ale może być fajne. To 2 euro jak nic, do przebicia. Posiedzimy tu na choćby 2 dni, jak będzie wychodziło. To jest 2 euro. Pewnie, że jest. Bardzo, bardzo głębokie, ale 10 centów. Byłem pewien, że kopię 10 centów, a tu proszę. Pierścionek, co prawda badziewny. Miedziucha wyłazi z niego, ale... No. Ale jest pierścioneczek. 20 centów przed chwilą znalazłem. 20 centów. Bardzo fajne musiało wyrzucić, cholera. No pokręcimy się i to ma 13 km. 2 euro. 2 euro. A tu? 20 centów. Powtórka z Włoch, będzie. Powtórka z Włoch. Byleby jeszcze były pierścionki na oko, tak jak tam, już będzie w ogóle całkiem super. Detektor piknął, ale nie był potrzebny. 20 centów. Komenda, możesz się nagrać, czyli euro, albo nie 50 centów bardziej, 8,6 to bardziej 50 centów. Bardziej właśnie jeden. Tak? Uno. Mi zawsze oko. Jeden pokazuje na 56, no. O. Uno, o. Euro. Uno, oiretto. Jak pozabezpieczali ładnie płyty chodnikowe, poukładali jako barykadę. Swoją drogą, to taka jedna płyta, o kurde, to swoje waży. Parę ładnych kilogramów, no ze 3-4, myślę, że lekko waży taka płyta. Grube są strasznie, wszystko pozabezpieczali, czyli fale nie są aż takie duże, żeby tutaj dopływały, bo przecież to by zniszczyło. Się zastanawialiśmy właśnie z Adamem, no bo tam ewidentnie widać linię fal, ale więcej niż do tego dolnego brzegu to chyba nie dolatują, przecież to by im rozwaliło. A to nie wygląda na jakoś bardzo zniszczone. Koniec, wróciliśmy do obozowiska. Właściwie to nie wiemy, czy to obozowisko jest czyjeś, czy nie. Wszędzie oni mają przy każdym wjeździe takie bramki z nazwami tych barów tutaj. Ale oprócz tego to tu żywego ducha i miejscówka oznaczona na Park Fortnite. Myślę, że nie będzie problemu, jak się zatrzymamy na nockę. Co tam czyścisz? Monety? No, zaraz policzę. No to liczymy. U mnie bieda. Równe 4 euro i monety niespodzianki, czyli coś takiego. Nie wiadomo, co to w ogóle jest. Fejkowy pierścionek, 4 euro. Dzisiaj na zakupy wydałem 19. Jutro fajnie by było to zwrócić. A u Adama, o kurde, tu posypało. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 euro. No kolego. Czemu takie dysproporcje tutaj? 3 dwueurówki? No i zrobiły robotę. Zrobiły, no. Połowa zysku to te 3 monetki. Gratuluję. Teraz mam udać, że jestem taki... Zadowolony. Pokonałem go. Nie, mam nie udawać.
fajne są te budki, takie dosztukowane wszystko. Tu drewno, tutaj im kawałek rozwaliło, to przywalili blachę trapezową. Ma to swój taki klimat. Poziom zniszczeń jest spory po takiej zimie. Oni to wszystko muszą tu chyba na sezon znowu odbudować. Tutaj prysznice były, ale też wszystko pochowane, pozakręcane. Tutaj akurat jest w miarę, tylko kawałek podmył, ale niektórym to rozwala całe przedsionki. Jeszcze więcej blachy trapezowej. Pozamykali całkowicie wszystko. Tu nie wiem, co mogło być, ale też już się nie dowiem, co to będzie, bo chyba to już tylko do zburzenia się nadaje. No i masa śmieci. Piękny zachód i masa śmieci. Do ładowania. Fajne jest to, że w dziadku tu jest ciągle prąd w gniazdu zapalniczki. Ładujesz się? Miga dioda? Miga dioda. Niech się ładuje na jutro, bo jutro cały dzień będzie z nim. Wziąłem, w sumie nie używam. Trzeba też się trochę na niego przesiąść. Nie można ciągle katować Deusa. Tym bardziej na plaży. Gdzie jak chodzę po plaży, to chcę mieć daleki wyciąg i... No Deus jest za krótki na mój wzrost. Szkoda, że Deus nie ma przedłużanych sztycy. Chętnie bym zakupił, ale chyba nie istnieją z tego, co mi wiadomo. Biorę się za maile. W końcu jest poniedziałek i przyszły mi odpowiedzi od różnych producentów, jeżeli chodzi o ten sklep, bo trzeba coś z nim podziałać. Z tego, co wiem, to strona internetowa już stoi, tylko nie ma co na nią wrzucić. I właśnie z tym trzeba dzisiaj mocno podziałać. Sobota, niedziela, piątek było wszystko wysyłane. Dzisiaj już widzę, że są minimum 4 odpowiedzi. Zapomnieliśmy dzisiaj o jednej rzeczy. Czego brakło na odcinku? Jedzenia! Zapomnieliśmy o jedzeniu. Te burki są tak treściwym pokarmem, że jak się go rano zjadło, to dopiero teraz zgłodnieliśmy. Oglądając Książula swoją drogą. Przekształcam tę czwórkę w pojazd dwuosobowy. Misja, jedzenie. Teraz będzie lepiej widać. 5 minut drogi przed nami. Gdzie? No na pizzę. Już opowiadałem, że Książulo nas wziął i zgłodniał. A miało być dzisiaj bez. No ale co zrobić, jak człowiek głodny? Dzisiaj tak tylko burka jedliśmy, więc nie wyjdzie źle. Zew natury. Czy nie natury? Nie wiem. Głód. Nie wiemy, czy ten parking jest tylko do restauracji, czy też do lokalnego sklepu, ale jest tutaj pełno ludzi. Dlatego musieliśmy tam zaparkować po części na ulicy. Jednakowoż nie powinno to nikomu tutaj przeszkadzać. Tu się wchodzi? Tak. Kallaba Restaurant to nasze miejsce. Wpakowaliśmy się na wesele komuś albo na jakieś urodziny. Stypa, zdecydowanie. Stypa. I po drugiej stronie na stacji paliw podobno jest pizzeria. No albo... Ale było to co najmniej durne ze względu na to, że podchodzimy tam, pytam się go, czy można zamówić. On mówi, że tak. Patrzymy, a tam w menu pizza. Jest normalnie menu, wypisane wszystko na ścianach i mówimy, że no tam pizzę. A to tak jak pizzę, to na drugą stronę na stację paliw. A, Kallaba na stacji paliw też jest, faktycznie, drugi oddział. Gdzie? Tam, widzisz, Kallaba? Petrol Kallaba. Co najmniej jest to niespotykane. Tu jest Kallaba Market, Kallaba piekarnia, Kallaba jakieś tam, jak to się nazywa? Restaurant, no przyjęcia takie. I Kallaba stacja paliw i Kallaba pizzeria. To jest coś, ala w Naddniestrzu ten szeryf. To nie może nie byłem ludzie będą wiedzieli, o co chodzi. To takie na pewno to nie jest to, ale jakiś większy biznes po prostu. A i tam jest Kallaba pizzeria. O kurde. Teraz wszystko się wyjaśniło. Dobra, tu trzeba tak jak oni chodzą. W końcu nam się udało po pewnym czasie. Mamy zamówione dwie Kallaby. Kallaba pizza też się nazywa jak wszystko tutaj w okolicy. Przyniesie nam rachunek za same soczki. A gdzie jest pizza na rachunku? Może przyniosą drugi? Oby. Aha. Bo to jest za sam... Nie ma pizzy w tym, nie? Nie rozumiem. A ty powiedziałeś mu Kallaba pizza? No tak, wytłumaczyłem, bo to 3 razy się pytał. Dobra, przyniesie nam 2 rachunki po prostu. Teraz się wszystko zgadza. 15 euro za pizzę, 3,60 za napoje.
Jak na Czarną Górę to wygląda dobrze, bo jest dużo dodatków. W Chorwacji dawali dużo, tutaj zazwyczaj dają mało. Strasznie ją przypiekli, że aż trzeba łamać, ale generalnie też smaku jest bardzo dobra. No i siadło, można wracać teraz. Już zadowoleni. Tutaj do tych drzwi trzeba bardzo blisko podchodzić, nie? U nas to zupełnie inaczej łapie. Ale już przynajmniej od przodu, a nie od boku. No, a tutaj trzeba pod same drzwi podchodzić. Godzina 1:45. Jestem już w busie. Nic już nie robiliśmy. Jedyne co mi zostało to montaż, ale idzie mi tak, że co chwilę przysypiam sobie tak na 10 minut, no ale trzeba to zrobić teraz, żeby już puścić render, jak pójdę spać. Jeszcze z 40 minut przede mną. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się za 2 dni. Na razie.